Weźmy ją sobie w ogóle. Ło! Tup, 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 tup. Rachciach, ciach, zaczynamy. No dobra, to dzisiaj film o tym pająku. Fajny jest, nie? Taki nie za mały. O. Pająka tego, który jest żywy, jest prawdziwy, jak się go tyknie, to właśnie będzie się tak śmiesznie denerwował i będzie się telepał. Już znacie, jak pokazywałem go w kilku filmach, między innymi w szorcie, który dość sporo wyświetleń zdobył i w szorcie tym pokazywałem, że pająki tego typu, a raczej z tej rodziny, raczej z tego rodzaju, można normalnie hodować na wolnym wybiegu, w pokoju i myślę, że taki eksperyment też sobie zrobimy w którymś z kolejnych filmów i takiego pająka normalnie można wypuścić, on sobie zrobi sieć i będzie na tej sieci siedział, bo są to pająki sieciowe. Jak zresztą możecie zauważyć, nie? Tutaj co prawda tego nie widać, ale ona, bo to jest samica, rozpięła sobie bardzo, bardzo elegancką sieć, która jest już trochę podniszczona z tego względu, że ją wczoraj nakarmiłem. A jak się takiego pająka sieciowego nakarmi, no to często po prostu sieć ulega zniszczeniu i potem pająk musi tę sieć zreperować. O, dobra, weszła, 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 jest. I już mi zaczyna pleść sieć na koszulce, świetnie. No dobra, ale zanim opowiem wam o pięknym pająku, jakim jest Przątka, to czas się pochwalić i czas zaktualizować sklep z ciuchami, który właśnie powstał, właśnie się otworzył i można już składać pierwsze zamówienia. Jako że jest to początek sklepu, to nie ma tych produktów na razie za dużo, są do wyboru bluzy i są do wyboru koszulki. Bluzy są szare i czarne, koszulki są białe i czarne. No i na początku wlatuje bluza właśnie z takim oto nadrukiem, który jest swoją drogą fantastyczny, jak jakości i na tej jakości mi bardzo zależało. Dodatkowo są koszulki. Koszulki są z takim oto nadrukiem wdowy, plus oczywiście jest moje logo, które tutaj będzie troszkę mniejsze, jako że to jest próbka. Link do sklepu macie w opisie. Kolejna sprawa, dużo z was pytało się mnie o ciuchy dziecięce, bo na razie są tylko dostępne rozmiary dla dorosłych. Ciuchy dziecięce będą. Już z właścicielem sklepu się dogadałem i w najbliższej przyszłości wlecą właśnie dziecięce rozmiary, wlecą kubki. Wrócą też koszulki takie zwykłe z samą wdową, bez tego czerwonego kwadratu, który swoją drogą jest ciekawy, ale z samą wdową też będą. No i potem będziemy rozwijać asortyment. Myślę, że kilka ciekawych projektów uda mi się tam zrealizować. Wracamy do pająka. No dobra, skoro pająka już mamy, on jest taki strasznie nieporadny, dlatego trochę głupio mi jest go ściągać z sieci, bo sieć to jest najlepsze środowisko i najlepsze podłoże, na jakim on się czuje. Na ziemi to jest totalnie nieporadny, bardzo chybotliwy stworek i on po prostu no, nie lubi chodzić po ziemi z tego, co zauważyłem, ani po w ogóle po płaskich powierzchniach. Pająk ten, ops, to jest Trichonephila inaurata i ta nazwa być może wam nic nie mówi, ewentualnie może wam powiedzieć trzeci człon, czyli Madagascariensis, to jest jakby trzeci, chyba nieoficjalny człon nazwy tego pająka i to wskazuje, że występuje między innymi na Madagaskarze, nie jest co prawda endemitem Madagaskaru, bo ten dokładnie podgatunek, nie, bardziej forma, występuje też w południowej Afryce i ogólnie jest to afrykański pająk, dlatego też no, nie ma go w Europie w naturalnym środowisku, nie zobaczymy takiego pająka. Trochę zbliżony u nas jest tygrzyk paskowany, ale jednak tygrzyki są sporo mniejsze, a ten pająk jest po prostu no, duży. No i właśnie, pająk ten należy do rodzaju Trichonephila, czyli w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że po polsku bardzo potocznie jest to przątka. I przątki są pająkami bardzo znanymi na świecie, występują w różnych regionach świata, w Ameryce Południowej, w Australii, w Afryce. Zresztą przątki, kurczę, ciekawe, czy wy widzicie. Widzicie, przątki znajdą się też tu. Tu macie właśnie Trichonephila inauratę, to jest samica, którą ja kiedyś miałem, dokładnie taka sama samica jak ta, z tym, że tutaj popełniłem fatalny błąd i ona mi padła. Jest też bardzo duży osobnik, to jest najprawdopodobniej Nephila maculata z Malezji i jest jeszcze Nephila vitiana, to jest kolejny, trzeci gatunek i w tych gatunków wcale nie jest tak dużo, bo dzisiaj sprawdzałem i w World Spiders Catalog wszystkich gatunków z rodzaju Trichonephila i Nephila, to są w ogóle dwa bardzo spokrewnione rodzaje, one wyglądają no, prawie identycznie i są po prostu takie bardzo charakterystyczne, czyli mają długie nogi, długie odwłoki i tak dalej. Jest ich wszystkich 36 aktualnie gatunków. Kiedyś było więcej, więcej sklasyfikowano, ale potem po prostu zredukowano tę liczbę do aktualnie 36. Jestem już cały w pajęczynie, bo ona plecie niesamowite ilości pajęczyny. I pajęczyna to jest coś, co ja chciałbym tutaj napomknąć. To jest tak mocne, ja po prostu z trudem, o, znaczy z trudem, no ciężko mi jest oderwać taki pęczek nici od ciała, od skóry, bo ona ma coś takiego, że jak się ją puści na nową powierzchnię, to tym odwłokiem tak jakby wierci i po prostu przyczepia się
przyczepia, znaczy się, przyczepia nową wiązkę sieci do tej właśnie powierzchni. I ta nić mi tutaj lata, jest jej bardzo, bardzo dużo. Spytacie się, czy ten pająk jest w jakikolwiek sposób niebezpieczny? Słuchajcie, no nie, nie oszukujmy się, to jest pająk sieciowy, tak jak krzyżaki na przykład, czy tak jak właśnie tygrzyki. Co ciekawe, należy do dokładnie tej samej rodziny, co krzyżaki i co tygrzyki, czyli do rodziny krzyżakowatych, tylko właśnie ma swoją własną podrodzinę, która skupia takie pająki o tym kształcie, o takim rozstawie odnóży, które plotą bardzo mocną sieć. Oczywiście podejrzewam, że słyszeliście te słynne porównania, że drucik stalowy o tym samym przekroju, co nić pajęcza, byłby słabszy niż nić pajęcza i do tego stopnia jest wytrzymała, że chodzą pogłoski i ponoć są przypadki, gdzie na taką sieć łapały się normalnie ptaki i nietoperze. Także no grubo i ops, jak sobie spadła na rękę. Co więcej, one plotą te sieci nie tylko bardzo silne, ale też bardzo duże i bardzo obszerne. I między innymi dlatego też ja trzymam ją w klatce i dlatego też bez problemu można ją puścić na tak zwanym wolnym wybiegu, bo ona zrobi wielką sieć w rogu pokoju. No jak ktoś do was przyjdzie, to dostanie zawału, nie? Dlatego też między innymi ja tego nie robię, żeby nie musieć ściągać tego pająka za każdym razem, gdy mam gości. Wspominałem o tym, czy jest niebezpieczny. Nie, nie, to ten pająk nie jest niebezpieczny. On oczywiście ma dość spore helicery, co myślę, że widzicie, bo tutaj pokażę wam fragment karmienia. Ma spore helicery, ma dużo siły w tych helicerach i potrafi bez problemu człowieka ugryźć. Znaczy potrafiłby, ale jako, że on teraz, ona, w zasadzie to ona, bo to samica, ona teraz no uznaje mnie za takie dziwne podłoże, które jej się podejrzewam nie podoba, no to raczej nie spodziewam się, żeby ona mnie tutaj ugryzła i wpuściła jad, który jest oczywiście neurotoksyczny, który jest śmiertelny dla owadów, śmiertelny podejrzewam też dla pajęczaków i innych mniejszych stawonogów. Natomiast człowiekowi, jako że należy do rodziny krzyżakowej, no to no nie zrobi on wielkiej krzywdy, co najwyżej palec spuchnie i trochę poboli. Także nie ma się czego bać, pomimo że pająk wygląda strasznie, znaczy dla jednej wygląda strasznie, przede wszystkim dla ludzi z arachnofobią, to dla mnie, jak się przyjrzycie, to ten pająk to jest absolutnie dzieło sztuki. Pająk jest niesamowity, jest przepiękny, ta ornamentacja odwłoka, plus to jak wygląda głowotów i to jest taki nawet, nie wiem, czaszkowaty trochę wzór. Te pomarańczowo-czarne nogi, które u niektórych w ogóle gatunków w sumie jeszcze mają takie coś ala zgrubienia, zresztą te też ma zgrubienia, ale takie zgrubienia, że aż to wygląda jak takie włoski. No po prostu pająki są przegenialne, są przepiękne, są spore. I ja wiem, że to jest taki typowy, długonogi, chudy pająk, który właśnie u osób z arachnofobią może wywoływać ataki paniki. Natomiast absolutnie nie ma się czego bać i dlatego też, jako że ja się nie boję i nigdy nie bałem pająków, to podejrzewam, że łatwiej mi jest znaleźć piękno w tych oto stworzonkach i w tym oto stworzonku. No spójrzcie na to, przecież to jest cudo i to jest genialne. I to, nie to, że mnie teraz gryzie, nie? Ona po prostu sobie przystanęła. Także coś fantastycznego. Pająk jest duży, jest fajny, jest w miarę prosty w utrzymaniu. I mi się oczywiście zdarzyło zabić dorosłą sztukę, czyli no dobra, może nie jest aż taki prosty w utrzymaniu, ale to była moja głupota. I w miarę szybko rośnie, bo z różnych źródeł wynika, że taka samica potrafi osiągnąć dorosłość w wieku 4 miesięcy. To wcale nie jest dużo i ja co prawda nigdy nie odchowałem od zera, czyli w sumie od maluszka do dorosłej sztuki takiego pająka, więc nie jestem w stanie potwierdzić tych informacji, ale podejrzewam, że w dobrych warunkach, czyli w odpowiedniej temperaturze i tak dalej, no to pająki też szybko rosną, jako że są to pająki właściwe. Co to są pająki właściwe? Właściwie na to pytanie już kiedyś odpowiedziałem w formie filmu i tak bardzo, bardzo, bardzo skrótowo, bardzo ogólnie można powiedzieć, że pająkiem właściwym jest wszystko to, co nie jest ptasznikiem, albo to nie przypomina ptasznika. Wszelkie tutaj pająki, takie włochate, duże, z puszystymi dupkami, czy też wszelkie trapdory, to jest też ciekawostka, one nie są pająkami właściwymi, a takie na przykład przątki, takie krzyżaki, takie skakuny, czy też inne dziwne, bardziej zwykłe pająki, są oczywiście pająkami właściwymi, czy też, jak to można inaczej nazwać, pająkami wyższymi. Wczoraj udało mi się, na szczęście, i bardzo się z tego powodu cieszę, nagrać jak ona je. Z tym nagrywaniem był mały problem, bo ja chciałem, żeby ona, wiecie, tak ofiara wpadła w jej sieć i ona zleciała do tej ofiary i ją dopiero wtedy zadźgała. Natomiast jako, że nie była jakaś chętna do współpracy, co więcej pokazała bardzo ciekawy mechanizm obronny, który zobaczycie też w jednym z przyszłych materiałów o innym pająku, to znaczy telepanie się, takie wytrząsanie z sieci, coś takiego. To jest bardzo ciekawa taktyka, która pomaga takim pająkom w pozbyciu się nieproszonych gości z pajęczyny. Także zaprezentowała takie coś i potem po prostu łopatologicznie podałem jej na helicery dużego samca karaczana tureckiego i ona sobie go wszamała. Cały proces jedzenia był przepiękny, był majestatyczny i bardzo się cieszę, że udało się go nagrać. No genialna sprawa, słuchajcie, to jest pająk, który robi furorę za każdym razem, jak go widzę i którego, co więcej, można często kupić i spotkać na
giełdach terrorystycznych, gdzie jest pewne stanowisko od Ministerstwa Motyli, serdecznie tam pana pozdrawiam, gdzie jest taki wielki badyl i tam właśnie wisi sobie taka nefila luzem, normalnie luzem na stanowisku, jakby w cudzysłowie biega sobie, tak? Oczywiście nie biega, tylko siedzi na swojej sieci, ale nie jest w żadnej klatce, nie jest w żadnym terrarium, jest luzem. No dobrze, to jest w zasadzie większość, jak nie wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Aha, jeszcze jedna sprawa. Pająki te posiadają zastraszająco ogromny dymorfizm płciowy. Bardzo podobnie jak mają to nasze tygrzyki, ale tutaj ta skala jest jeszcze bardziej zaburzona. I o ile samica wygląda tak, no to to jest jakiś tam mięsisty pająk, powiedzmy, nie, bo w jakiejś wielkości. Samczyk ma w rozstawie 3 cm, czyli tyle, ile ona ma ciała. I całego ciałka ma mniej niż centymetr. Jest cały taki czarno-czerwony, ogólnie maleństwo. I w porównaniu do samicy one są no, mikrusami. Zresztą tutaj pokażę wam kilka takich poglądowych fotek, jako że aktualnie nie mam dorosłego samca. No różnica jest porażająca. Będąc takim samcem, naprawdę trzeba mieć bulbusy ze stali, żeby taką samicę tutaj się z nią zabawić. Tak? Nazwijmy to tak. Dobra, trzeba ją odstawić na jej sieć i wtedy już będzie, no bo ona się, widzicie, ześlizguje. To jest to, o czym mówiłem, że te pająki, mimo że wyglądają strasznie, mimo że są zabójcami tak naprawdę, tak? Bo są świetnymi łowcami i jeżeli są na swojej sieci, to są asasyni. To na płaskich i innych tego typu powierzchniach to są straszne pierdoły. Także dobrze jest wpuścić tego pająka już na sieć i niech ona sobie na tej sieci tutaj... Okej. Okay. Widzicie? Siedzi. I co ciekawe, pająki te, z tego co zauważyłem, to jest tylko i wyłącznie moja obserwacja i mój wniosek, pająki te wiedzą, o co chodzi z grawitacją. To znaczy, że one mają pojęcie, czy są do góry nogami, czy nie są do góry nogami, gdzie jest góra, a gdzie jest dół. I to się objawia tym, że jeżeli ja na cele karmienia położyłem tak tę klatkę, to temu pająkowi było ciężko ustać na wierzchu tej pajęczyny, więc przeszedł normalnie z drugiej strony, tak żeby mógł się podwiesić pod pajęczyną. Czyli no, zdawał sobie sprawę, tak? O, teraz się czyści. Tak, czyści się po moich brudnych łapach. Czyli zdawał sobie sprawę z tego, jak działa grawitacja i gdzie jest góra, a gdzie jest dół. Niesamowite, to jest w ogóle, mi zrobiło dzień wtedy. Jezus, jestem cały w pajęczynie. Ta pajęczyna ma taki żółtawy kolor i ja czytałem gdzieś, dlaczego ona ma taki żółtawy kolor. To jest za pośrednictwem pewnego związku chemicznego. Kurczę, nie pamiętam, ale słuchajcie, ta nitka, nie wiem, czy to widać. Nie, no widać. Ta nitka jest tak niebywale mocna. To jest coś niesamowitego. Masakra. No i tym sposobem dotarliśmy do końca. Dajcie znać, co sądzicie o takiej prządce, co sądzicie o hodowaniu jej na wolnym wybiegu, bo to mnie w zasadzie najbardziej ciekawi. Opinie są bardzo różne, są bardzo podzielone. Niektórzy twierdzą, że o, zaraz ucieknie do sąsiada, ukąsi mu dziecko, psa i wszyscy umrzemy. No nie do końca tak jest, także bardzo chętnie wysłucham waszych opinii. No i dodatkowo, jeżeli macie jakieś pytania w sprawie sklepu, to też słucham. Dobra, tyle. Hej. Kurde, trzeba się będzie umyć z tego. My appetite.